You want a bath, huh? You want a bath. To ta jest kartka. I ta rozkładu umierała, czy wydano to? Pierwsze po pierwsze, spokojnie. Nie ma sprawy. Kogo mam powiesić? Nie wypiszyć tam? Co? Za kartony z domu byłem pamiętek. Proszę się. Bo to były wyrzucone, ja się zaszykowałem. Aha, no to... No to najszybciej. Tylko tak prosię wygląda, ale łagodnie ubrany. Odejdź ode mnie. Najniższe, najniższe. Jak będziesz jeszcze za tobą poszedł. Ale jakie niebieskie? Ja też. No dobra, to za dwa. To jest. Nie, to powiększę, powiększę. A ty co przyjadłeś pisze? Niebieski. Tak. To jest dobra, tak? Na razie to ten jak się było. Ale to i to mógł pięć. No to ten jest. No, a ten nie dostanie z tym. Ma tam stać? No ja będę potrzebny, bo nie będę miał wszyscy to ten. No to ten jest sobie pomóż. Nie. To ja sobie. To i to mógł. A to jest na to lekki. All right.
zawsze tak. Że nie mówię. Nie widzę się w tym zupełnie. Proszę. Poszedł już po pilota. Thank you.
Dobra.
Grazie.
Halo. I just want to meet you. Yeah, yeah, that's why I want to meet you. I want to meet you because you see it's crazy. Hello.
Jestem graniczna. Przepraszam. Ale byłem tu o 13.15, godzina 13.15. Byłem na ławniku numer 1. Nie mówię tak dobrze po polsku, jestem w Słowenii, ale nie będzie to rozumieć. Pani zamknęła je ławniku, poszła na przerwę. U jedna o 13.15 godzina. Dobrze, zostałem tam. Pani była na przerwie dużo, żeby być około godziny na przerwie. Między tym było waszych straży graniczne, co robili tam identyfikację. Zobaczyli ludzie, którzy mają dokumenty, wszystko w porządku. Teraz byłem tu, dzisiaj byłem tu, rano o 7.30.
Może być to było jakieś 20 minut tam na zewnątrz było. To wszystko co było. U was nie porządka, nie kolejność. Nie, moment. Czego? Czego oczekuje pan od mnie? Proszę. Jeszcze tu na własną całkowę, to właśnie tu. Imigranci tu mieli jakiś swój kolej. Nie ma kolei. Moment. Mieli jakiś swój spisek. Ale to nie znaczy. Rozumiem. Ale jeszcze wasze miejsce byli identyfikowali tu ludzie, jeżeli mają dokumenty, to też jest legalne. To też kryminał. Wy jesteście w Europejskiej Unii i musicie robić, jak się robi w Europejskiej Unii. A druga rzecz jest, jeżeli tu istnieją prywatne spiski i tak rzeczy, znaczy ja mam problem z kręgosłupą. Ja, i też drugie rzeczy mam. I co wy myślicie, co ja będę tu czekał na jakieś prywatne spiski? Teraz powiemy tak. Czego? Ja wam będę nazwał policję, jeżeli nie będziecie zrobili tu kolejność. Jak mam porządek? Jest też policja. Nie, nie jesteśmy od tego, żeby ustawić tu kolejki, bo my tutaj robimy inne zadania. Urząd jest urzędem. My tu robimy swoje czynności. Każda miejsce będzie jak się pobytu i takie rzeczy. Ale nie od tego, żeby tutaj pilnować kolejki. Kolejka nie ma kolejki jakiejś. Ale tu jest, kolejkę nie ma, za co? Nie ma, to, że kolejka było, jest w 2017 było to. W 2015 było to. Ta maszyna na zewnątrz żyje. Ale to, proszę pana, to po prostu nic sobie do dyrekcji do. Rozumiem, tak? Bo my to nie wchodzimy w kompetencje tego urzędu. Rozumiem pan? Urząd sobie pracuje swoim trybem. My nie jesteśmy od urzędu. Takie informacje proszę sobie iść do kierowniczki, dyrekcji, ale nie byłem, tam. Byłem tam. No i proszę pan do nich. Byłem tam, dałem mi ofertę, co mogę nazwać policję. Jaki spisek? Mieli no tak. Dobrze, to sobie robią na tą listę. Urzędnicy, którzy tu są, nie przyjmują według tej listy. Ja, nie ma ja też tego nie przyjmuję. Ja też tego nie przyjmuję. Ale jeszcze ja tego nie złożyłem. Było ludzie tu i złożyłem, ale nie mam mówię, co czeka tu od 1 godziny rano. Co pan, ale ja nie jestem w tej kolejki. Druga pani, co jest, nie znam od 2 godziny. Okej. Okay. Dobrze, te ludzie, co byli tam na zewnątrz, czy ja sprzęgam się na dyskusję. Ja nie chcę żadnych problemów z tym. Ale może być taki porządek. Dobrze. Możemy takich spisków. Dobra, ale co to jest terminal? No? Dobra, rozumiem, jak pan ma to jakiś problem, to proszę sobie na pewno. No to ja panu mówię. Ale wy robicie tu. Od urzędu. A jakby może zrozumieć, co tu jest. Proszę pana, my jesteś straż graniczna, tak, jesteśmy, no i co? Ja mam stać przy ludziach tam, żeby oni sobie coś spisują na kartce, czy co? Ja nie rozumiem, co nie, czego, ale jeżeli identyfikujesz te, jeżeli chcesz te wielodniowe dokumenty, musi być coś znać za spiski karty rzeczy, to jest wasza. Nie, proszę pana, to nie jest nasza strata, że jeżeli jest lista jakaś kolejkowa, nie ma takiej listy, jeżeli jest lista jest zawierana. Nie ma takiego czegoś. Urzędnicy przyjmują normalnie, według kto przychodzi, tak przyjmują. Albo są listy tutaj do pracy, albo są listy tego. Jak ja, to zobaczę, jeżeli pan wie, mnie dobrze rozumie, to, ale nie chce to rozumieć. Nie, ale będzie to rozumieć. Ale dobrze, rozumiem. Jeżeli pan widzi jakieś. Rozumiem. Proszę zadzwonić na policję. Tak? Dobrze. Proszę, pan mnie zrobi. Да. Еще дальше. Уже немного.
ten dźwiękar. Tu jest straszno, co byli na zewnątrz. I oni dozwalają innym ludziom, co mogą jeść tu i dać te dokumenty. Oni byli przed mną, te ludzie byli przed mną, ale oni puszczą drugie ludzie przed mną, co mogłyby zrobić to. Na to ja będę nazwał policję teraz. Thank you.
Dzień dobry. Proszę pana, mam jakie sytuacje tam za was. Jest sytuacja taka, co było na Piotrkowskiej 103. I tam chciałem zrobić jedną kartę pobyta, jestem z Słowenii. Ale to wie pan co, ja już wiem o co chodzi. Tak, pan musi iść do komisariatu pierwszy. Musi pan wejść w podwórku. W prawo za naszym budynkiem, w prawo i podwórku jest taki nowy, przeszklony budynek. Tak, to jest komisariat pierwszy. Wy, że znacie co jest? Jak znacie co jest? Znaczy, bo pan chce załatwiać tutaj coś w centrum, tak? No ja bym chciał zrobić, ja mam jedne przypadki, to jest kryminal, to jest organizowany kryminal tam. Jest jakiś flashmob, ja jestem dziennikarzem. Mm-hmm. Jest jakiś flashmob, co nie pozwoli mi, co ja mogłabym do okienka tam. A w piątek było jest sytuacja taka, co nie mogłem załatwić, zrobić swoich rzeczy, co pani tam prosto zamknęła je. Okienko za 30 minut, tam o 13-15 tak. Jest to nienormalna sytuacja. Oni zrobili swoje kolej. Ale to w urzędzie, tak? Nie, tam imigranty zrobili swoje kolej. Aha. Na notatnik. Kolej, jaki kolej? Ja byłem tu 7.30, byłem 30 minut, byłem przed, to się otwarły drzwi tam o tej imigracji. Mhm. Mogłoby to szybko zrobić. I mam drugie sprawy. Rozumiem. Powiedzieć. I to się wszystko działo na Piotrkowskiej 103, tak? Oni tam mają jakiś swój spisek, jak to mówię. Mm-hmm. I co teraz? Ale bo tak, rozumiem to... Który byli na zewnątrz, nie chcę tam do okienka. Oni tam stoją i dozwolę innym, co przed nimi mogę być. A co będę miał to czekał? Do piątka jest coś. No dobra, ale to... Nie będę nigdy zrobił kartę pobytu, bo nie mogę zrobić. Ale to znaczy co, tam nie trzeba zapisywać się, tak? Tam jest jedny hałas, jest nieporządek, nie ma gdzie wziąć ten biletów, coś takiego. No dobrze, a wie pan co... Nie koleja, nie nic. A jakiś urzędnik w tym urzędzie... Tak, ja rozmawiałem na górę z tą dyrekcją, oni mi mówili, co mogę rozmawiać z wami. Ale to tylko jeżeli ja chcę być doświadca, to takiego istnieje na polskim. Jeszcze raz. Okej. I tak dobrze pan mówi. No tak, dziękuję. Znaczy co, doświadczenie, nie? Wypróg, nie? Doświadczenie do klas, to dlatego. Jeżeli ja chcę być za sąd tak, co oni będą mi pomogli, a ja to nie, proszę, ja to nie chciałem. Ja nie chciałbym jeszcze miał więcej problemów. No, nie rozumiem. Muszę mi ich spraw zapyć. No, ja rozmawiałem z służbą zagraniczną i oni mi mówili, no co, my nie mamy nic z tym. A jak oni nie mają nic z tym, jeżeli to jest u tym przestrzeniu, gdzie imigracyjna służba jest? Oni tam nie tylko mają sprawy z tym, oni powinni mieć sprawy z tym. Oni jeszcze kontrolują ludzie, ichowe sprawy, tak jak jest. Oni spacerują tam, ja zobaczę, to w piątek było, to się stało. To się nielegalne jest. Jak policjant gdzieś nawet, to ty nie możesz na ulicy, bo daj mi sprawę, to nie to. Muszę mieć jaka uwaga, co to mogłoby zrobić, jak policjant jeszcze. Oni to robią tak, a to, co je powinno być, to nie może być takiego spiska. Nielegalne jest. Ale nikt mi pan nie powie, ale swoją ambasadą, czy coś kontaktował się pan, czy mają jakiś wpływ na to? Jak ambasada? Jest? No, jest. Mają wpływ na to. Ja zrobiłem tu w 2017 o azyl przeciwko Słowenii. Aha. Zrobiłem tu azyl, tak, to mają wpływ na to. Na pewno co to jest to, jestem dziennikarzem. Mm-hmm. Na pewno co to jest to. Tak jak rozumiałem pana, to panu chodzi, czy jest nielegalna kolejka, tak? Tak, nielegalna kolejka, nie dozwolę mi zrobić moich spraw. Jest po prostu dodatkowa lista prowadzona przez pewnych osób. Tak, tak, nieka prywatna lista. Nie może przypadowo dostać do tego, czy to jest tak. Tak, ja nie mogę tam do okienka, oni co byli u... Ale to,
co było rano, co były rano, były tam, ja ich zobaczyłem, ja pamiętam, co one były tam. Mhm. Ale oni dozwolę innym, co mogłyby przed mnoje tak. To może być tak. Jedny pan mówi, co jest złoży, czy czekał tu u jedna godzina u rano, u jutro, a druga pani, co była tu u piąta, nie wiem co, matkarki piąta, bo... Wie pan co, bo tak. To ja jestem zgierny. Proszę pana, tak czy owak, musi pan iść na ten komisariat pierwszy, jeżeli, bo ja to nie dysponuję radnikami, jeżeli będzie potrzebny patrol policji do tej interwencji, to dyżurny wezwie i pojedziecie tam na miejsce. Bardzo dziękuję. W podwórku taki nowy, przeszklony budynek. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Dzień dobry. Proszę pani, ja wtedy rozmawiałem. Byłem tu na policji, tu na wobec, tuż przed wami tu. I rozmawiałem z policjantem policjantem, on mi mówi, co muszę tu do was, co rozmawiać z wami. W związku z jedną sprawą, co jest tam, co się dzieje tam na Piotrokowski 103. Jest tam taka flash mob, znamy co flash mob. Grupa imigrantów, ja byłem tu, to jest fato u 8 godziny u rano. Ja byłem tam u 7.30 i na pewno było, może być jakieś 20 ludzi było tam. Coś takiego było, może być co było coś takiego. A tam, kiedy się wyjdzie, jest tam jakieś 8-10 okien, coś takiego jest. I zostało te imigranty, ja nie miał pojęcia o tym. I byłem, jeszcze byłem u piątek tam. U piątek był normalny kolej. A teraz nie było żadnego koleju, nic nie było. Ja się sam zrobię ten kolej, stałem tam, czekam. Dozwolę ludziom, co może sobie przed mną, co mogę tam ich obsługiwać. Ale były jakieś 3-4 osoby przed mną i te osoby puszczały inne ludzie, co mogą uchodzić przed mną. I tak mogłyby ja czekać cały dzień, to tak nie może być. No i rozmawiałem tam gore z dyrekcją i oni mi mówią, co mogły tu, co oni będą zwali policję, tak i jeżeli ja chcę był, świadek? Świadek jest. Jeżeli ja chcę być świadek za policję, co to było, co oni zrobili sami sobie neko listo. Teraz jest tam. Tak. No, dziękuję bardzo.
Thank you.
zewnątrz, ale ona tam się jedzie. A w jakich godzinach? Dwa. Thank you.
czy tam są złożyć skargi na określone ciepło. Proszę Panie, co się stało, tak jest sytuacja. Ja chciałbym zrobić tu kartę pobytu w Polsce. No i byłem tu, u piątek byłem tu. Piątek byłem tu, tam o 1.15 byłem tu na Piotrokowska 103. Jestem z Słowenii, mówię tak po polsku. No i chciałbym złożyć ten wniosek. Ale o tym, to pierwsze okienko, no byłem tam przedtem, dobrze byłem tam. Zamknęła się tam u 13-15 minut. Pani zamknęła, poszła na przerwę. Okej, czekam tam po godzinę, się wróci. Nie było kogoś tam, który zmienił. Wróci, otwory okno i obsługuje nas. No dobrze. A co ja, nie znam. 2.30 były otwarte, coś takiego, nie mam pojęcia co jest. Byłem tam, może być, było jeszcze. Były jakieś 3-4 osoby przed mną, coś takiego było. Ale dobrze. Skończyło się, byłem płodny i muszę sobie wrócić tam zjeść. Dzisiaj wróciłem się tu, co mogłem zrobić, u rano, byłem tam o 7.30, byłem tam, na tym, byłem tam, koleja nie było ani koleja, nie było ani jakie, gdzie mogę wziąć jaki bilet, co mogłem sobie zrobić, coś takiego, nic nie było. Nic nie było, no kiedy wyszły tam u 8 godzina, oni tam jakieś 10 minut przed otwarciem, co były tam na zewnątrz, było jakieś 20 osób, było przed nią było. No, coś takiego było. Coś czekało tam. Mówię, co oni mają spisek. Jaki spisek to jest? Ja nie miał pojęcia, żadnego pojęcia. No a tam do 8-30 minut były więcej tych imigrantów, jeżeli ludzie przyszli. No i zrobili jakie 3-4 osoby było przed nam i więcej się to mówiło o jakim spisku, a na tym spisku, że było, nie znam, 60 osób, coś takiego było. No i zrobili jakiś spisek, bez żadnego pojęcia, bez czego i co były na zewnątrz, spuszczali nowe, co przychodziły przed nami. Ja jestem dziennikarzem. A tu w Polsce zrobiłem polityczny azyl w Czechosłowenii w 2018 roku. No, oni oczywiście na mnie nie puszczą, co ja mogę zrobić do karty pobyta. To jest, jestem zablokowany, nie mam jak tam nie przyjść do okienka, co mogę to zrobić. Jeszcze robić takie spiski, to na notatnikach jest ilegalne.
to sami mi przyznali tam u administracji imigracyjnej, co to nie istnieje, oni to nie przyznają i sami chcieli wyzwać policję, co mogłoby mi dać asystencję w związku z tego tam. Jeżeli jestem, jeżeli chcę być świadek, co się stało tam. No a rzecz to nie była, co ja nie chciałbym jeszcze tracić czas. Ja mam dużo innych rzeczy, co muszę zrobić, tak. I chciałem rozmawiać zamiast z Strażą Graniczną. A za co chciałem rozmawiać z Strażą Graniczną? No, w piątek oni tam faktycznie ilegalno u tę przyczynę, gdzie są te kolei, to identyfikowali, gdzie ta okienka, no a tych okien jest 8. Oczywiście dzisiaj, jak co wszyscy by chcieli na okienko 1, gdzie się daje wniosek. No to jest inna rzecz. To totalnie niemożliwa sytuacja. Oni identyfikowali tam ludzi, Straża Graniczna, identyfikowali ludzi bez prawa, bez kogo prawa nie możesz jechać i policjant, ili Straża Graniczna, i ty nie masz. Możesz, Straża Graniczna możesz, ale musisz mieć niego pomroczenie, nie znam jak się to mówię, co będzie zrobił tak, te rzeczy, co ty możesz do kogo z pracodawcy, co chce zrobić tak. Policjant na ulicy, jeżeli nie ma uwagi, nie może mnie zapraszać za identyfikację. Nie to nie może zrobić. Oni to robią to w piątek tam. Teraz mamy sytuację, co tam istnieje prywatny spisek i nie chcieli zrobić coś w związku tego spiska. Oni mi mówili, że to jest kwestia dla policji. A jaka Straż Graniczna to. Co się stało tam, proszę bardzo? Możecie mi mnie pomóc w związku tego. Jak chciałby zrobić w Polsce kartę pobytu, jestem w Słowenii, z Unii Europejskiej, mam prawo zrobić taką rzecz. Jest sąd, co mi daje prawo zrobić to. Nie może mnie tam zablokować okienko i nie pozwolić mi zrobić. Prawdopodobnie było tam dużo ludzi. Ja przepraszam, co w moim polskim niedobrze jest. Prawdopodobnie było raz, tam dużo ludzi i pewnie zrobili jakiś spis osób. Nie, tak? nie zrobić jakiś spisek. Tam był jakiś pan z Łodzi, co mówił, co on, że u kolei czeka, że od 1 godziny rano jutro. No to tak dużo ludzi tam jest, tak? Proszę bardzo. Jeszcze coś, oni sami, służby migracyjne nie przyznają jakich spisków, jakich kolejów na notatniku, prywatnych, coś takiego, nie istnieje to. Oni sami to zrobili, co ja nie mogłem zrobić, załatwić swoich spraw tu dzisiaj. No, to wszystko jest, co jest. No. Rozłożył w końcu pan ten wniosek, czy nie? Jeszcze nie. Przecenia. No, tak. Co będziecie zrobić w związku z tym? Będzie jakaś pomoc, asystencja w związku z tego? Straszna Granica sama powinna je takie rzeczy nie zrobić. Oni sami by musieli mieć jakiś kontrol tam. Oni zobaczą dokumenty od ludzi, chcą zobaczyć pasaporty, a nie chcą ją zrobić porządek tak, co mogłoby tam być. To jest... kryminał. Ja jeszcze mam problem z kręgosłupem i co będziemy tak torturowali, to jest tortura. Rozumiem, że to jest tortura. No. Pani kolejny jest torturą, tak? Ej, jeżeli macie problem z kręgosłupem i jeżeli wam robię coś takiego, co wy nie możecie złapić sprawę. Ja nie wiem, to jest wątek, to jest plot. I proszę bardzo, jestem policjantem i muszę coś zrobić w związku z tego. Asystencja, asystencja. To ja no, chcę pan, żeby policja pojechała pan, z panem do biura, tak? I tam z nimi rozmawiali, tak. Się dostał pan strażą graniczną. To nie, takie rzeczy nie są dozwolone. Nie może być. Ili jest kolej, ili jest bilet, ili to jest wszystko. Co nie by się spisał u domu, neke svoje kolege,
koleje, jakie spiskie i tak, to nie istnieje. Sama Straż Graniczna to mówiła, co to nie przyznają oni, ale nie chcieli w związku z tego nic zrobić. A to musi potem policja odbierać w związku z tego. Panie, rozumiem. Ma pan pretensje, że pan stoi w kolejce? Is it possible that we can talk in English? Would that be possible? No ale nie rozumiem, co pan chce zgłosić. To, że pan stoi w kolejce i że pan czeka w kolejce do urzędu? No może być, co moje angielski niedobry jest. I potem chciałbym rozmawiać z inną osobą, co angielski, polski. Co na dobrze jest. I chciałbym proszę rozmawiać z inną osobą, z kimś mogę rozmawiać na angielski, proszę. Dobrze, to jest. Dziękuję. Jeżeli tak niedobrze mój angielski jest, nie, co mi tego zrobić, ja przepraszam. Dziękuję bardzo.
Dobrze. Tak, z pewnością. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Witam. Sebastian. Justyna, zapraszam. Dziękuję bardzo. Mogę na angielsku rozmawiać? Może tak, trochę tak, dobrze? Ale my nie jestem pewny, że my będziemy to rozumieli dobrze. Trochę tak, trochę tak. Cześć, co byłeś? Na to co, za co? To ja mówię to co pani, co rozmawiałam z domu mojego, bo nie rozumiała i nie chciałby tracić trochę czasu. No ja spróbuję. Jeżeli nie będziemy mogli się dogadać, to no sytuacja taka jest, że ja jestem dziennikarzem, jestem z Słowenii i tu w 2017 roku ja chcę zrobić politycznie azyl w Polsce. Ja? No, nie mi dozwolili zrobić to polityczne azyl w Polsce. Nie promno, tak? To jest tak, to jest nieaktualne, tu jest wszystko, to moje dokumenty, wszystkie dokumenty. No, a co się stało jest, ja zostałem tu, pracowałem tak i gdzieś chciałbym zrobić kartę pobytu. I byłem tu pierwszy raz, bo, no, u czwartek, ale dobrze, u piątek byłem tu. I miałem wszystko tak, co mogłoby dać tam na okienku tej waszej służby imigracyjnej, no, służby zagranicznej. Ten wniosek, karty pobytu, jak jestem z Słowenii, z Unii Europejskiej. Byłem tam na a co była godzina, nie mam pojęcia, może rzeczywiście tam około 13 to tak robiło. No. Czekamy i tam 15 minut po 13 o tym co się zamknęło. Co się stało? No pani szła na przerwę. To było o tym co numer 1. A tam jest taki 10 o tym, to dlatego jest dużo. I tylko jedna pani była? Nie, tam pracowali na innych, okienkach, ale w piątek tylko jedna pani była tam. Tak, jedna pani była. W ten piątek jedna pani tylko ona pracowała. Zamknęła i pobyt. Tak, gdzie się daje wnioski, gdzie się da wniosek, zapłatę pobytu.
tylko jedna pracowała. Było innych pracowników na innych okienkach, a na tym okienku tylko ona była. Nie był, nie ktoś, kto by nie zamienił, coś takiego, nic nie było, nic zostało tam. Okej, czekamy. Skończę ta przerwa, okej. Nie wiem, co się stało, może być pół godziny, coś takiego było. Se wróci i naprzód pracuje. Okej, jeszcze było jakieś, może być u kolei, gdzie ja byłem, był kolej. Był kolej, normalny kolej był. I przedtem, kiedy byłem, jednorazowo był czwartek, też był kolej. Był kolej, ludzie miały tam koleje, wszystko było okej. Jakie 3-4 osoby były jeszcze przed mną, coś takiego i skończyło się no, tam tuż przed mną i musi wrócić się uzbierz. Nie zrobiłem, nie złapię sprawę. Okej, dobrze, dzisiaj poniedziałek wrócić się i byłem tam rano, byłem tam na Piotrokowskiej 103. Byłem tam u 7.30. I tam było jakieś 20 ludzi było, na zewnątrz było. Jeszcze jak ja było tam w 2017 roku, tylko jest maszyna tam, a gdzie bym mogę wziąć swój bilet za kolej. Z numerkiem, tak? Z numerkiem coś takiego nie istnieje. Dobrze, ja czekam tam. Wszyscy czekamy tam. Ja ich wypytałem, jest coś, gdzie mogę coś. Jest na tej kolei, coś takiego. Ja nie było kolei, nie było nic. To było bardzo dla mnie osobiście nienormalne. Jeżeli tam jest 20 ludzi i nie koleja, to za mnie to jest nienormalne. No nie. To nienormalne. Nie wiadomo, kto ma wejść w jakiej kolei. To nienormalne. Otwali drzwi i postoję tam 8. I tam jakich 10 minut przed tym, co się otwali to okienko, wszystko się zmieniało. Mówiło się, co istnieje neki, spisek. Spisek, jak ty dał swoje imię na... co jest neki notatnik, mieli neki notatnik i co wszyscy mieli swoje imię na tam, a tam, że było jakieś 60 ludzi, takiego napisano tam. O, ja tego nie zobaczył przedtem, ale dobrze, no to co, ja myślę sobie tak, okej, po logice, no, ludzie nie może być tak pokwareni, skwareni, tak, ja co byłem tam na zewnątrz, ja już pustym, a innych nie będzie pustym tam, no, co będziesz miał jakiś spisek, ja nie mam pojęcia, co to jest tam, 60 ludzi tam, no. Co było interesantne, co więcej ludzi, co przychodziło, szli na druga okienka, ale te, co było na zewnątrz, to oni tam... Z tej listy wchodzili, tak? Nie, co były na zewnątrz, oni byli tam w kruchu, zostali tam, na okienku jeden. I co się stało, oni dozwolili innym ludziom, co nie byli tam na zewnątrz, co mogę przed nimi uchodzić. Jaki pan mówił, co on, że czeka od rano, od 1 godziny. A druga pani, co jest tam, że od 5 godziny, ja nie zobaczę niego, nie zobaczę nic, coś takiego. Ale dobrze, ja dozwolę, co to może być, okej. Okay. Ale znaczy co, sama służba graniczna nie przyzna tego spisku. U piątek, kiedy ja byłem na tej stacji, tam Piotrokowska 103, oni sami identyfikowali utożsamienie, sprawkę od ludzi. Chcieli zobaczyć, jeżeli pan jest tam, to nie... Jest już wszystko w porządku, no, co nie zrobię jakich, tak, nie, przeciwko sądu, no, robili to, ale dzisiaj, kiedy ja z nimi rozmawiałem to, co ja nie mówił, oni mi mówili, co ja mogę rozmawiać to z policją, co oni mogli wezwać policję, policja mi daje jakieś asystencje, i chciałem być świadek tego. Ja
szczerze, ja nie chciałbym mieć jeszcze więcej spraw. Ja tylko bym chciał to zrobić i zjesz. Mam inne rzeczy, co muszę zrobić. Ale kiedyś rozmawiałam z Strażą Graniczną, ja chcę rozmawiać z nimi, oni nie chcieli żadnego, nic zrobić za mnie. Dobrze, jeżeli tam identyfikują ludzi, jeżeli mają paszport i wszystko jest sprawne i wszystko jest ok, a nie chcę zrobić coś, co jeden człowiek tam im mówi, o jakich spiskach, coś takiego, i to się korzysta, ja nim objaśnił, co ja nie mogłbym zrobić mi karty pobytu. A gdy znacie, to wszystko jest na czas. No tak. No jeśli jest później, nie możesz zrobić nic. Blokuje, tak. A druga rzecz, ja mam problem z kręgosłupem jeszcze. I tam będę, to jest tortura, tam będę wstał, i... Ta lista, na którą się ludzie wpisywali i zostawali wyczytywani po nazwisku, że teraz ta osoba, a później ta osoba. No. Czy była gdzieś informacja, że trzeba się wpisać na taką listę żadne, i przyjść w określonym żadne dniu? Informacje nie było, nic nie było. Mhm. Kiedyś my były tam na wewnątrz, kiedyś było tam 60 ludzi napisanych, oni to mówili od tego spiska i myśleli, co ja będę sobie dał, ale nie jestem idiot, co będę to sam sobie zrobił, coś takiego. I oczywiście, co my możemy tam cały dzień stać i oni będą puszczali jakieś ludzie tam, co nie było ni tu oleju, ni nic. A pytał się pan, u kogo się można wpisać na taką listę? Tam będzie pan się pytał? Nie, ja rozmawiałem z Strażą Graniczną, z urzędem. No, a tam na Piotrkowskiej pan rozmawiał? Tak, z nimi tam, o tym samym, z nimi. Oni mówili mi, co oni tego nie przyznają, co to nie jest. No, Straż Graniczna nie przyznaje karty pobytu. Nie przyznaje, nie przyznają spisku. Aha, tej listy. Czyli jakieś prywatne spiski, one same, to nielegalne. No, o tą listę, tak. Gdzie się wpisać, to tak. Musiałby pan na Piotrkowskiej pytać, ja, nie w Straży Granicznej. Gdzie? No w urzędzie. Nie, wiemy, ja rozumiem to. Ja przepraszam, piszę na angielski. Ja my przepraszam, zazwyczaj bym wziął, bo by cię... I did spoke. Jarek, możesz tu na chwilę też? Tak. Przepraszam, kwestia taka. Pan był w urzędzie na Piotrkowskiej. W czwartek chciał złożyć wniosek o kartę pobytu. No, ale pan nie miał, jeszcze nie miał wszystko zrobione. Pan nie miał wszystkich dokumentów, jeszcze wrócił pan. Było wszystko zrobione. Chciał złożyć wniosek. No. Ale no, you know, no, proszę bardzo. I pojawiła się jakaś lista, wobec której ludzie zostali wyszukiwani. To, że czwarty raz. Czekał. I nic, tak? I wiesz co? Ale pan z kimś rozmawiał w urzędzie? Tak, I did. I spoke to the border guards today. I have explained them exactly the situation. What did you? With border. Straża Graniczna, granica border. With the border guards and explaining the situation in detail and in details, and they would just, despite recognizing the fact that such list of people does not exist and it's not admitted by the border patrol itself, they do not admit this. Straża Graniczna does not admit that. They have declined to assist me. They have declined to assist me, and that's why I came to you, to the police, to ask you for assistance, because this is a crime. Number one, as I have explained, I have a problem with the spine. And number two, I can lose time in passing by and not even register myself. A rozmawiał pan z kimś z pracowników urzędu wojewódzkiego? Ale to są pracownicy. Ale ja nie wojewódzkiego. No dobrze, tam, ale ja nie mówię o administracją też rozmawiałem. Tak. I co powiedzieli? Co mogę wezwać policję i policja przyjedzie i oni będą dali mi asystencję. Nie, my asystent żadnej nie. Jeżeli ja chcę być świadek. No, ja jestem sam w tym. No tak, ale my mówię za policję, to my żadnej asystent pan nie udzielamy. Nie będę z panem stał w kolejce. Ale, czekam, ale nie mają prawa już, to jest taki flash mob. Flash mob. No. So zrobił swoje, they made their own list. And a kto czytał tą listę? Kto czytał?
Jakaś osoba tak wyglądała jak pan, w sensie cywilne ubranie jakieś? Pani Aniu dzwonia. Czytał, nie mam pojęcia, kto je napisał. Mm-hmm. Oni sami sobie to napisali, zrobili neku mm-hmm. listu. I ta lista, co oni si zrobili, jeszcze ma nekih dodatkowych 40 ljudi bilo na mm-hmm. listi, co nije ni bili, gdje mm-hmm. tam. I te ljudi dzisiaj prihođio i oni przed mene, moj kolej tam se uredali. A pan mówił, że pan czeka? Pan powiedział, że pan też czeka? No ja, tak. No i co? Ja, no i co, nie chcę im nie pomóc. I nie mogę zrobić karty pobytu. No dobrze, ale pan powiedział moment, to ja stoję w kolejce i też czekam. Znate co, ja nie chciałbym osobiście to z ludźmi mieć konflikty, to ja wierzę, co porządek muszę być, to nie moja praca. Jako tam ludzi. Ale pana praca. Sprawa. Jest, sprawa jest moja. I to jest sprawa, co jest kryminalna sprawa. Ale to jest sprawa, pytam, ale... to jest sprawa za policję. Nie podstawmy kolei nikomu trzymać nie będziemy, ale mi chodzi o coś innego. Jak pan się odezwał. Ja nie mam prawa zrobić. Chodzi mi o coś innego. Jak pan powiedział, moment, ja tu stoję, ja tu czekam, to ta osoba, co czytała listę, coś się odezwała? Pan coś mówił? Tak. O to mi chodzi. Co powiedziała? Oni się smyją tam. Aha. Oni się smyją tam, smyją się. Oni się smyją i rzecz o tym, co. Oni musieli być następni u kolei, ale oni puszczają jakieś inne ludzie tam, co mogą przychodzić. Ja sam żadne, jeżeli Straże Graniczne nie przyznaje listę, jeżeli nie, żadnego koleja, koleja nie, jeszcze raz koleja nie. Wszystko jest tak, rozpuszczone. Tak nie, to nie może być, to mnie blokuje, co ja bym zrobił kartę pobytu, co ja mogłabym to zrobić. No dobrze, no ale Straż Graniczna tam była, sprawdzała to, co pan mówił? Była, ja nie chcieli nic. Oni tylko, oni mówili mi co, oni tylko są tu, co mogliby, you know, process our documents. No rozumiemy, wobec obcych krajów. Tak, to jest wszystko co jest, ale u piątek oni identyfikowali, they identified people with the passports. Mm-hmm. They controlled people, they walked around and they controlled and checked the people's validity of their documents, passports and so on. I'm sorry, but I'm not going to get involved in any kind of confrontation with anybody, because I think that those kind of things are to be left to the police. Okay, law enforcement and so on. Mm-hmm. And so I am asking the police for the assistance so I can do file this. Assistance? No, we mogę być tam przyjeść, zobaczyć tę listę i zrobić coś. To jest ilegalne. Jeżeli Straż Graniczna to nie chce zrobić, ja myślę, co to by było ok, co by się to, co te listy, jeżeli Straż Graniczna się to nie przyznaje, to nie za co. Poczeka pan chwilę. What do we need that list for? Kolega poszedł do dyżurnego. We can do that. No. I would like to say that this is just a flash mob. There is just a few people that are doing this kind of things, whatever, that is organized flash mob. But it's clearly indicating that this is related to the Straż Graniczna itself, because they did not want to intervene. No, I am a journalist. I filed a political asylum against Slovenia in 2018 here in Poland. Just for, it's a pretty big case. Mm-hmm. This case involves also American president. You have seen that I have American passport. Mm-hmm. Melania Trump is same age as I am and from the same city where I am mm-hmm. from. Mm-hmm. And we know each other and so on and so forth. And these people ruined my life in the US and stuff like this, and are doing now just about everything to ruin one right here in Poland. Mm-hmm. So anywhere from job to employment to everywhere I go. Everything I try to do is, everything is just, they try to distort. Now, they do this physically, mm-hmm. you know. I can't go and have a confrontation with the people, but I'm not going to do it. On number one thing I'm not going to do it is, before you even see me do it, this, I'm going to be out of here, out of Poland. Before I'm going to have a physical conflict, confrontation and stuff. I want to do this.
Dobra? Pytam jeszcze o tą listę. Jak pan rozmawiał z administracją w urzędzie, pytał pan o tą listę, skąd ona się wzięła? No tak, ona sama mówiła, pani w administracji mówiła, co oni nie przyznają żadne listy, coś takiego nie istnieje. Co musi być kolej, ze wszystkich tak jest. A koleja nie, koleja żadnego nie było. Nie było żadnego koleja, nic nie było. No. I'm not here to have, you know, any kind of confrontations like this, but, you know, then again, I have to protect my life. No, it's a long road. A pan ma już wszelkie dokumenty, które są niezbędne, żeby... ja zmniejszę, ale to mi dzisiaj nie będzie pomogło. Ja sam nie znam ludzi wszystkich, co. I dzisiaj może pani mówić, jeszcze nie ma coś i co. I będzie jeszcze jeden zgubił. I za co będzie zgubił? Byłem tu jutro, co mogę to zrobić za tydzień i będę zgubił jeszcze jeden dan i tak i tak. I to mordy jechał. I tak było, tak samo było tam... Była tam z doktorem, między ZUS-em i doktorem, teraz tu jest, to samo, tak. They close the road, they do all kinds of stuff like this, funny stuff. Yeah, I can't about that. So, bardzo dziękuję za pomoc. Thank you. Zastanawiam się, jak panu pomóc, bo my jako policja tam na miejscu asysty nie udzielimy. Nie, możecie zobaczyć, co się dzieje tam. Ale w jakim sensie? In respect to illegal list. Basically blocking me from using basically the public services. It's a criminal, it's a criminal thing. Ja pana na razie zapraszam. Yeah. Zobaczymy, czy kolega rozmawia. No, bardzo dziękuję. You cannot block anybody really from exercising his right to file for... I'm not going to say state given right, but it's his obligation. Żeby zadzwonić kwotą, znaleźć się interwencyjnie. Aha, dobra, już wiem to. Panie, czy będzie pan szedł dzisiaj, do urzędu? Gdzie musi iść na... Pytam, czy będzie pan tam szedł jeszcze dzisiaj? No, ja chciałbym coś zrobić do sery. Jeżeli pójdzie pan tam na miejsce i będzie jeszcze ta lista, tak? No. Że ludzie będą wchodzili według Ale zobaczcie, co się stało. Jest 12, 12. 15 no ja wiem. Do 12 Tylko godziny. Tylko kwestia taka, jeżeli pójdzie pan tam na miejsce. No. Da pan mi paszport jeszcze? No. Jarek, masz do pisania? Pójdzie pan tam na miejsce. Będzie ta lista. Dobra, czyli ja mam głowy. Będzie pana nielegalny głowy, tak? Zadzwoni pan alarmowo pod 112. Na 112 czy muszę dzwonić? A za co dzwonię na 112? Tak, i wtedy przyjedzie patrol z policji na miejsce, tak? Aha. Pan powie, że to ja dzwoniłem. Aha. Jeszcze chcieli mi mój paszport? Coś takiego? Policjanci? Tylko, że... Chcieli? Czy ja? No ja, wiem, że to... Nie, ja tylko po prostu... Nie. A imię by chcieli? No. Ja tylko napiszę, jak pan się nazywa, imię i nazwisko, tak? No proszę bardzo. Że rozmawialiśmy dzisiaj. Aha, okej. Okay. Na górę. Jest bardzo nadzwyczajna. Policja nie by mi dała asystencji. To tak na przykład. Jest super nadzwyczajna. Jeszcze muszę wrócić się. A za co byłem tu? Nie mi jasne. Za co byłem tu? Tu? No ja panu powiedziałam, co pan ma robić. Bo ja z panem tam nie pójdę. Ale... A jak pan będzie na miejscu... Co ja muszę wyzwać policję? Na miejsce, 112. Tak. Zadzwoni pan na 112. Aha. Poda pan adres, tak, gdzie policja ma przyjechać i poczeka pan na patrol. Jak przyjadą policjanci tam na miejsce, to pan tym policjantom powie to samo, co mi teraz. I policjanci na miejscu sprawdzą, czy jest lista i jeżeli jest, to dlaczego. Aha, rozumiem. Rozumie pan? Nie bardzo dobrze, ale okej. Okay. Jestem logika, to logicznego pojęcia zrozumiałem. Nie widzi pan logiki? No, tutaj? If you go to the police station, you should have a police officer's assistance. But okay, if you don't want to do it, that's okay. Ale to nie o to chodzi, że ja nie chcę czegoś zrobić. Panie, jeśli tak, a wy przerozumiecie, jak kryminalna to jest, jak kryminalna ta sytuacja jest,
Wy mnie nie rozumie dobrze po polsku. Poczekaj pan. Ja myślę, że wy mnie lepsze nie rozumie. Aniu! Ania! You were just allowing to block me from exercising my duty, basically. You know that I, by the law, have to register myself in Poland. Zaczeka pan tutaj? Zdzwonimy patrol z miasta, który z panem pojedzie. Na Piotrkowskę. Dobrze. Dobrze? Będzie pan czekał tutaj? Momencik. No tak, tak. To pan mogę skorzystać z toalety. Tak, jak pan wyjdzie, to tutaj jest toaleta. I teraz, żeby pan mnie zrozumiał dobrze. Poczeka pan na patrol, który z panem pojedzie na Piotrkowskę. Dobrze? Tu. Pan dziękuję.
Proszę bardzo. Ja? Tak. No, panie. Dziękuję bardzo. Nie zna pan kogoś, osoby, która zna dobrze pana język, do pana zna, pani zaufanie, czy przyszła z panem? Ale ja... Dobrze mówię po polsku i co? No, ale nie wiem, o czym pan chce złożyć, tego to nie wiem. Bo ja nie wiem, bo my tu nie widzimy przestępstwa. Przepraszam, ale ja się rozmawiałem z policjantem, ja nie mówię, co mi się nie było. Pomoc, co jeśli pan to rozmawiał. No to trzeba iść do tego urzędu, tak? No, ale... A policja nie jest władna, żeby wydawać kartę pobytu. Nie tyle, co mam prawo zrobić kartę pobytu. No jest tak zasadnie spraw, co muszę się zrobić. Zostałem więcej o 3 miesiące. Your obligated. You have to. I chodzi nie panu, że pan zrobić. Nie może pan sam dostać się do tego urzędu, tak? No tak, nie mogę do okienka. No ten problem. Ale no, jak my mamy jako policja pomóc panu, nie wiem, dostanie się do okienka, bo ja nie rozumiem. Ja nie znam jak nie. I don't understand you. I don't know how you don't. Ale to... I have no idea. Maybe you can explain me how not. I would like to learn why you would not be authorized to, to ensure that there is... Ale to co pan oczekuje? Ja mam iść z panem do urzędu miasta Łodzi, tak? I stanę z panem w kolejce. This is actually called a public disturbance at the public office. This is what you're in charge of. You have to ensure that... Dobrze, dziękuję. Dobrze. Ja mam umówić pana z biegłym tłumaczem, tak? I wtedy pan... Mój polski nie jest tak dobrze, ja przepraszam panie. Ale ja rozumiem, tylko ja nie widzę tutaj przestępstwa, rozumie pan? Co ma tutaj policja zrobić? Potem ja nie, jeżeli widzi te przestępstwa, ja was przepraszam i ja tu nie widzę żadnego policjanta. Że pan się nie może dostać do urzędu? Jeżeli widzi tu nie widzę te przestępstwa, ja nie widzę żadnego policjanta. Ale mogę pana umówić z biegłym tłumaczem, umówimy się na terminie. Ale widzę, że nagryj pan to będzie szli tam, no i tam. Do urzędu, tak? Tak, co mogę powiedzieć. Ale dlaczego pan nie złożył skargi w urzędzie miasta Łodzi, pan ten Piotrkowska 103, tak? No tak, tak. A gdzie pan mieszka tutaj w Polsce? Tutaj w Polsce jest wieża. Zwierzu, tak? No. A, i wysłali pana do urzędu w zwierzu, tak? Nie tak. A jak? No tak, jak? Tak jest. No, będziemy dały tam asystencję i wszystko. Bardzo dziękuję. No. Dziękuję. Ale co, odmówili panu karty pobytu? Nie wiem. Dobrze, bardzo dziękuję panu. Bardzo dziękuję panu. Ja chcę pana umówić z biegłym tłumaczem, tak? Chce pan tak? Z biegłym tłumaczem nie, jest ok. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wam za pomoc. Jest ok, no bardzo dziękuję. Wszystko będzie ok, no. Rozmawiałem z innymi policjantami, mówili co będzie dał jako pomoc tam, co będzie. Jakieś 112 patroli. Tego urzędu, rozmawiał z nim. A że ma pan iść do tego urzędu i zadzwonić na policję, tak? Tak, dobrze. Bardzo miło zobaczyć was.
Dziękuję wam. Ale ja bym chciała pana, od pana jakiś dokument, ja sporządzę notatkę na tą okoliczność. Wy chcieli mieć jakiś dokument? Ja mogę dać spełnić. Zwany? Co? Tak, proszę, zwany. Ale ja muszę się płaczać. Ja muszę jeść teraz. Będzie pomoc, bo muszę poczekać na patrol 112 i zmienię tam na Piotrokowskiej. Ja mam rzeczy, co muszę zrobić. Nie mogę tu zostać cały dzień. Kończy się panu karta pobytu, tak? Nie, nie, nie. Ogól. Dziękuję bardzo. Dobrze jest, tak? To ja jestem z tego nie. Ale co panu się, pan boi się, że pan tej karty pobytu nie dostanie w terminie i będzie musiał pan wyjechać? Bardzo co, nie dużo rzeczy, co pan się bał na tym świecie. Pan nic nie boi. Ale muszę zrobić to. Musi pan zrobić, tak. No. To musi zrobić. Bardzo dziękuję panu, no, za pomoc. Ja nie pan poczeka za chwilę. No dobra. Proszę nam kliknąć, bo my chcemy wyjść ze strzelania. Nie, zostaję tu. Nie ma. Nie mogę. Zostaję tu. Proszę? Dobrze, tak. Ja też chciałbym. Ale... Nie chce pan tak, żeby pana umówiła na jakiś termin, żeby pan przyjdzie i pan powie. O, zresztą pana Sebastian. Sebastian ma tu jest mało. Tutaj szybko może to zrobić i uzwierz i innych rzeczy sobie muszę robić. No, tak jest. Aha. No tak. Ale bardzo dziękuję za pomoc. I przyjdę, nie? Będę poprosił, czy mogę to znajdą, czy mogę zrobić na kolejne. Do okienka. Ja pana mogę umówić, tak? Umówimy się na jakiś termin, tak? I pan powie wtedy zbiegłym tłumaczem swobodnie, tak? O co chodzi, tak? Dobrze, it's all good. Nice to see you again. Dziękuję bardzo. No przykro mi, że są tam kolejki w tym urzędzie. Ja nie wiem, bo tak dużo ludzi tam jest zawsze? No panie. Ale bardzo dziękuję. A przez internet takiego wniosku nie można wysłać? Nie mam pojęcia też, nie. Ja jestem tam osobą, bo chciałbym to zrobić osobą, bo tak i tak i tak. Jeżeli co jest jeszcze, co muszę, co nie zrobiłem, tak, może mi tak przetłumaczyć i zrobię to. Nawet chciał też mi zrobić pojęcie. Bardzo dziękuję wam. Proszę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
jak pani, co było tu? Na te sprawy dziękuję. A będziemy jeszcze długo nie zaczekać, jeśli by to padło. Nie będzie padło. Nie będzie padło? Czyli jakim tematem nie było? Angielskiego. Aha. Ale za co nie by chcieli mnie dać asystencję? Wy nie chcecie mnie dać asystencję, tak? Co mogę zrobić tam? Ja nie mam nic do tego. A kto może? No powie panu, u nas są tak... Zasądy, co... Takie czynności będziemy prowadzić z panem, tak? Zostanie pan wezwanie do udziału biegły przyjedzie, tłumacz angielskiego? Nie, ja was nie rozumiem już dobrze. Myśmy mówili, co będzie to dalej asystencji w związku tego tam. No, co będzie jakaś asystencja, co mogę biegać zrobić do okienka, co mogę dać wniosek. Nie, nie rozumiem, to znam, ale nie rozmawiamy z tym panem tam, nie? I on wam mówi, co to znam, jak jest 112, to będę jakaś asystencja. Ale nie ma tego radiowozu teraz, nie ma. Teraz nie, nie jest nie. My nie mamy tak swojej dyspozycji, swoich komenda ma, komenda miejska, która aha. Jest na to mówi. No. Nie mają wolnego radiowozu. Aha, dobrze. To nie będzie nic, że to jeszcze chodziło jeszcze jedno dzień. Chyba chwilkę poczekać, za moment. Chwilkę czekać za co, za kogoś? Moment, okej? Ale za co? Chciałbym znać za co? Możecie mi wyjaśnić, za co, za kogoś, coś czekać? Jeżeli chcecie mi dać asystencję, ja muszę iść. Jeżeli chcecie dać asystencję, ja muszę iść. No. If you don't want to give me an assistance, then I have to go. I have my things to do. I will file a complaint against you, but right now then I have to go. Okej, jeszcze raz. No znaczy co, jeżeli nie chcecie mi dać asystencji, to takiego muszę sam iść. Nie mogę to czekać. Aha, rozumiem. Dobra, okej. No, a za co chcieliby, co ja jeszcze bym coś poczekał? Jeżeli nie chcecie, jeżeli chcecie mi dać asystencję, proszę. Ktoś cię będzie dał, to ja to dobrze, ale dziękuję bardzo wam. Do widzenia, to pan. Officer that pretended he does not understand. I remember her. I think I remember her from 2006, not even from 2015 or something. This lady was here in this police station, I think, already for like 15 years or something. She had a red sweater, whatever her name is, I'm not even asking, but this is really irrelevant. Whatever you do, they get you. There is no way to get by anyway. So.
To co jest, to jest to, to jest na tej duszy, a to jest. Nie kupuję. Thank you.
Proszę pana, ja mogę to tam na górę jeszcze raz do ministra. Rozmawiałem tu w związku, co się stało na policji. Ja byłem na policji, rozmawiamy z policjantami. Policjanci mówili, że jeszcze będą takich spisków, takiego coś. Nie mogę tam do aplikacji ich muszę spotkać. Jeszcze raz byście proszę rozmawiać z waszą administracją. No, 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 tak, tak, dziękuję bardzo. To jest zaczęły na tym, co z wami. Dziękuję panu. To jest służba imigracyjna, nie? To nie, to jest główny, główny urząd. To jest główny urząd. Ja dam pan miejsce. Aha, dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, byłem na policji. Dobrze, mam na imię Sebastian. Proszę, podzielić. Może, może dać. A co my? Może dać. Może dać. Proszę pani, ja przepraszam. Jestem zdenerwowany. Mam prawo być zdenerwowany. Jest to niezwyczajny postępek, co najmniej było biletu. Ja jestem z Słowenii. Ja przepraszam, ja nie mam dał tej informacji. Przedtem wobec. Znaczy, że co, co ja myślę, co za wszystkie imigranty muszą być to samo. Jeżeli jest w Słowenii, jesteś w Ukrainie, jesteś od gdziekolwiek jesteś, za wszystkie musi być to samo, musi być porządek. Jestem z Unii Europejskiej, ale to nie coś tak specjalnego, to jest normalna tak rzecz, co je je. Chciałem rozmawiać z rozwiązaniem, był na policji, rozmawiałem z policjantami. Policjanty mi mówili, jeszcze będę
ta nieporządek tam z tym, co mogę ich wyzwać i tak. No a stare to, co ja chciałbym zrobić tę rzecz dzisiaj. Nie byłem tu 7.30, to jutro co najmniej to zrobię i tak. Co my zrobimy w tej przypadku teraz? To mogę tam do okienka iść, czy co? Ja tylko muszę wniosek, zrobić wniosek za kartę pobytu tu u Polski, jeżeli jest więcej od... Za Szwedię? Za Szwedię, tak. Za Szwedię, tak. A i ja zrobiłem tu polityczny azyl w Polsce. Chciałem zrobić polityczny azyl, czyli tu w Słowenii. Jestem dziennikarzem. I... Pracowałem, tu jestem z Unii Europejskiej, tak. To jest istotne, tak. No. To jest istotne, żeby mogła panu pomóc. No, proszę, rozumiem. Teraz znajdziemy, teraz pan się do pana przywołać na terenie Polski. Ma pan być jeszcze urzędu rzecz pracy, którzy nie. Wybaczcie, ja jestem z Słowenii. Słowenia jest Unii Europejskiej. I jak obywatel Unii Europejskiej mam prawo być w Polsce. Tak jest. A od kiedy pan jest w Polsce? Od 2018 roku. 18? Tak, tak. Tak, tu zrobił polityczny azyl i tak. Rozumiecie, polityczny azyl? Nie znam, jak on to rozumie. Azyl. Tak, nie chcieli przyznać tego, co jestem z Unii Europejskiej. A to było jedno lata, tak. No a to mi dały kartę, ale to więcej nie jest... It is expired. Nie więcej to. No tak. Kto to wydał? No to dały tam służba zagraniczna imigracji Services, nie? I tak. Dobrze, teraz jak wy znacie, co jestem i tak, i ja chciałbym was poprosić, jeżeli mogę tam zrobić wniosek na okienku 1. Proszę bardzo. I dokument? No tak, jest paszport. No ja, wszystko ważne jest. Wszystko ważne, tak. Czyli pan chce zarejestrować ten pobyt na terenie Polski? Muszę poza sądu polską, samym zasądu, ja muszę to zrobić. Tak jest, tak sąd jest, muszę to zrobić. Tak. A o jakim sądzie pan mówi? Uzasadnienie, ale zawsze tego law. Czyli nie znam, jak to na polskim. Ja przepraszam, mój polski bardzo niedobrze. Nie, nie ładnie, niedobrze. Ja znam, co niedobrze. A jak to na polskim by przetłumaczył, to jest uzasadnienie, no, law, sąd. U Polsce to tu musisz zarejestrować się, musisz zrobić kartę pobytu. Kartę pobytu mam nie przyjęcie. Niekoło oświadczenie karty pobytu, coś takiego. Mam wszystkie formulary, które muszę zobaczyć. Kartę pobytu tam nie... Kartę pobytu się tak w Polsce nie idzie. Nie, muszę starać się. Zarejestrować się, muszę to dać, ten wniosek, to chciałby zrobić. Tam by zrobił na wszystko, to chciałby dać tam na to okienko. Jeden. Tak, to zarejestrowanie kubitu, to by chciał zrobić, to wszystko, co chciałby, proszę. Muszę to zrobić, mam jakiś samochód i jeżeli chcę przenieść właśnie się na sobie, to żyję tu w Polsce i muszę to zrobić. No. Tak i tak muszę to zrobić. Tak. Dziękuję bardzo za pomoc. Pani Luzynko, poproszę panią kierownik Wojtysia. To bardzo widać, że
No, pracowałem tu. Pracowałem tu. Pracowałem tu, tak, tak, tak. Jeszcze... you know, I investigate. Natomiast co? Polska zrobiła jedną bardzo tak nieładną sprawę. To było tu w Łodzi. Uzgierze to było. To była przypadka mocy ultra. Było to dużo polityków i Stanów Zjednoczonych. Jednym od polityków był mąż pana Melania. Co? Ona jest z tego samego miasta, gdzie ja jestem. I jak ja byłem obywatelem Stanów Zjednoczonych, oni mnie przywieli tu do Polski i torturowali. 17 lat. No a to inna przypadka, to nie co chciałby dzisiaj, nie dotyczy się tej sprawy pobytu, to jest odwojna sprawa jest, tak co, ja tylko bym chciał dzisiaj zrobić to orzeczenie karty pobytu. Nie wiem, gdzie to jest. Unia Europejska, tak. No jest drobna różnica, tak, no, to jest, tak, rozumiem. Zarejestrowane, tak, to powiem. Nie dlatego, ja też pana pytam, że pierwszy kraj pan pokazał, nie dlatego, że jakby różnicą pana, różnice gdzieś pracują do kraju. Nie, za mnie to bardzo tak. Inne oddziały się tym zajmują. Jeżeli kierujemy z jednego do którego jest kierownik, ale niekoniecznie tego samego oddziału. To było takie pytanie. No rozumiem, rozumiem. Przepraszam za sobie też. Mam pytanie jeszcze takie techniczne. No. Żadnego zawiadomienia. Oni mi mówili, jeżeli jeszcze będzie tu problemy koleju, jeżeli będzie jeszcze ta spisek i to, ale to nas wyzwać 112, coś takiego, ale ja nie mogę to... Powiem panu tak, że w miarę regularnie powinniśmy o tej sytuacji, natomiast to uważam, że nie powinniśmy o tym. Nie zrobię nic. Nie może być, to się że stało, coś takiego? To znaczy, no te listy się dość często pojawiają. Było tak jeszcze. To ja nie jestem pierwszy, co by to rozumiem, rozumiem. Znaczy, oddaję panu to. A nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A poczekam tu, ale tam... Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To tutaj pan czeka. No tak. Dziękuję panu. Zdrowie.
Proszę bardzo, panem się zajmie. Pani kierownik. Dzień dobry, witam pana. Juliana Wojtysiak, bardzo mi miło. Proszę powiedzieć, w czym jest problem. Ja przepraszam, nie mówię dobrze po polsku. Jestem z Słowenii. Żeby sobie lepiej mówić tutaj. No, na co się stało? Byłem tu w czwartek. Nie miał żadnego pojęcia, co muszę jeszcze co zrobić. Tak, okej. Okay. Zrobiłem poczkę, tak, wszystko. Piątek. Przepraszam, panu wejdę w słowo. Ale na co pan chciał złożyć wniosek? No, znaczy co? Jak pani mi mówiła, to muszę być nie to. Na zarejestrowanie się nie, jako obywatel Unii? To jest kartę pobytu, ale to jest, co to jest? Nie zawieranie. Zarejestrowanie jako obywatel Unii Europejskiej. Zarejestrowanie, to jak sobie zrobić. No. No dobrze, i? No byłem tu w piątek i jeszcze raz powtarzam to jest, muszę wam wyjaśnić, to jest, że jaki, ja nie znam ile razy to, może być jakiś 6 i 7 raz, że to powtarzam to samo historię tego. Piątek, co się stało w związku z tu, z wami, z waszym oddzielam tu za sprawy migracyjne. Uh-huh. Byłem tu w piątek, tam koło 13, coś takiego. Uh-huh. Przedtem byłem, myślę. Po 15 minut, po 11 godzinie, pani na okienku 1 wyzwała przerwę. Nie znam, ile to było, pół godziny to było, to bardzo nadzwyczajne było, co nie. Ktoś mnie zamienił coś takiego na temu okienku, no. Dobrze, ona się wróciła, tak, ja powiem, że na przód. Ale pan źle stanął w okienku numer 1, to jest okienko do pracy, a nie do pobytu obywateli Unii. Także pan no, w ogóle źle stanął, oni, dlaczego pan stał w pierwszym okienku, bo w pierwszym okienku, co wszystkie mi mówili tam, co ich ja zapytał, gdzie mogę zrobić ten wniosek, gdzie mogę te dokumenty, tu mam te dokumenty, no. No ja rozumiem, ale to absolutnie nie wiem, bo to źle pan stało. Ja chciał widać. Ja wiem, pan chce zarejestrować. Wasza służba migracyjna sama mi mówiła, co to jest okienko jeden. Ale to służba, ale to Straż Graniczna tutaj nie pracuje. Straż Graniczna jest dalej. A oni się nie orientują, nie. Oni ale oni są tu. Trzeba było przyjść, ja wiem, że oni są, aha, ale oni tutaj nie pracują, to aha, jest. Oni przychodzą tylko, żeby nas wspomagać, tak? No. Ale oni tutaj się nie znają na tym, kto oni nie znają, najlepiej, gdzie. Najlepiej przyjść właśnie się podpytać, czy tu w kancelarii. A tamtych ludzi na dole, proszę ja nie pytać, bo każdy nie, no, ma ja co żadne, innego wie, tak? Ja to nie miał żadnej informacji temu, ale oni mi mówili, co to jest na pewno nie, okienko nie. Na pewno jeden. To na pewno tam jest okienko na pracę, czyli tam, jeżeli ktoś pracuje w Polsce i chce, jest spoza Unii Europejskiej, z kraju, z Ukrainy, z Białorusi, z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej, no, tak? To wtedy idzie do okienka numer 1, tak? No, ja ale obywatele Unii no, zupełnie gdzie indziej są przyjmowani, no, tak? To bardzo fajne, co jest tu, jeżeli dzisiaj możemy mi przytłumaczyć, co zrobić. Dobrze, umówmy się w ten sposób, proszę bardzo. No, no jeżeli chcecie, jeszcze ta... Już. The rest of the story? Nie, już wystarczy, już nie wystarczy? Chcę. Tak, okay. Już rozumiem, jaka, mogę się domyślać, jaka była reszta no, historii, dzisiaj, tak? Dzisiaj mamy jakiś spisek, jakiś wątek. Wiem, tak, oni tam robią. I ta spisek... Nie, w ogóle nie. Tak. Mogłaby się wrócić tu następne lato, coś takiego, jeżeli bym chciał po temu spisku. Tak, rozumiem. Ja, tak. Że ich było 60 przed mną. No.
u tako jednom razu kiedy mi nie było kogoś, a było ich co czekali od jedne rano, a było i z lodża te panie. Żyli tu u lodżu i czekali od jedne rano dzisiaj. Tak. No ja nie było tam, nie było co czekać. Wiem, ale te listy są nielegalne, więc no. Oni tam między sobą to robią. Te dziękuję listy, bardzo za pomoc. Teraz tak, umówimy się w ten sposób. No. Proszę przyjść w środę teraz, 27 listopada. W środę. W środę. Ale nie będzie późno za mną. Ale... wszystko. Tak. Znaczy co ja? Ja... Ale pan jako obywatel Unii nie, jest musi problem, się... jest duży problem. Znaczy co jest? Ja zakomplikował. Ja kupiłem jakiś samochód tu w Polsce. I chciałbym go przejąć właśnie na sobie. I tak do tego teraz musi, jeszcze tak. I ta pan, co mnie sprzedał samochód, sprzedał mi samochód bez katalizatora fabrycznego. I ja muszę to kupić i sam dać wrócić na górę na samochód. I to wszystko czas, kiedyś ty musisz, to możesz przenieść właśnie szło. I dzisiaj jestem tak. Tak. No rozumiem. Jeżeli oni dają jak 30, maksymalnie 35 dni, ja jestem już za późno. Ja jestem, że nie znam, co będzie tam mówił, co z mną jest tam, co się stało. Dobrze, ale tak. Jak to bo w środę będziemy zapisywać na grudzień, tak? No. Bo do końca tego tygodnia wszystkie już, że tak powiem, terminy są zarezerwowane. Więc do końca tego tygodnia nie uda się... Ale jakie terminy? Terminy na złożenie tego wniosku, tak? Ale to ja tylko bym chciał złożyć. Ja może pan, ale może, inaczej nie, może aha, pan złożyć nie? Również na kancelarię, jeżeli pan chce. Gdzie jest, proszę? Kancelaria Piotrkowska 104, to jest po drugiej, stery, okay. Po drugiej stronie główna kancelaria Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. I może pan to złożyć, tylko jakby dobrze by było, jakby pan miał jakąś kopertę, żeby to włożyć w kopertę. No, znaleźć. Znajdzie się, dobrze. To proszę włożyć to w kopertę i na Piotrkowskiej 104, tam na kancelarii to podać i wtedy tu koleżanki przekażą to do nas. Ale ja nie jestem koleżanka pewnie, wszystko. Do... zadzwoni do pana. Wszystko tu nie jest. Ja, tu musi być do wojewody łódzkiego. Aha. Tak, i do wojewody jest. Do wojewody łódzkiego. Wojewoda. Katastroficzne jest moje pytanie. No ale przecież tam słowa nie ma. Cyrylicy, tylko ma łacińca. No, nie mamy na to, że to wszystko jest, ale... No to pan umie po łacinie pisać. No tak, ale ja nie jestem polski jest. Mogę czytać dobrze i tak rozumiem, ale to jeszcze nie jest kwalifikowane szablony. Okej, to mogę wiedzieć. Tutaj poprzednie nazwiska brak piszemy. Wy, a. Brak. To nie miał brak. To to brak, to napiszę. Tylko wy, a. Brak. To? Znaki szczególne. Brak. Jeżeli nie ma pan znaków szczególnych, to też brak. Na pewno nie. To jest... bo trochę za to może pan wyglądać na 30. Jest od mojej mamy. Bo pan pomyślał, że Anna i data urodzenia mamy, a to ma być Anna i imię mamy, ale pana urodzenia. To musi pan przekreślić. Mogę to tak, zrobić? Tak, może pan wszystko? Tak, wszystko, no bo to jest. Tak? I odwrócić signature? Tak, dokładnie tak. I to pan przekreśli. No. I tutaj musi pan napisać prawidłową datę. Jeden. Miesiąc jest pierwszy, nie? Tak. Rozwidziony musi po polsku. Też przekreślamy. Mały podpis, mały tak, prawda? O, tak. I tu rozwiedziony. Czyli tu by było R, O, Z, dwojny wojny. Tak, było, nie? Tak. Roz... I... W... E... D... D, Z, nie? O... N, dobrze, dobrze.
Brązowy Y, tak? Tak. No. No, no, ale to jest to. Tak? Więc tylko miejsce zamieszkania nie ma zameldowania, prawda? Mam zameldowanie, jestem, tak. Jestem. Zameldowanie. Pobytu. To jest zameldowanie, czy, ale to jest takie samo, to miejsce to samo? Nie mam pojęcia. Bo ma pan zameldowanie na pobyt stały czy czasowy? No to jest czasowy jest. Czasowy, to jest no to czasowy. No, na pewno czasowy, tak. Czasowy i musi pan. I jeszcze raz muszę pokazać to. Tak. Aha, aha. No może być różny, tak? Dziękuję. Może być, gdzie, może być, tak. Tak. Nie wnioski. Pobyt związany z. I co pan robi w Polsce? Pierwszy zrobiłem polityczny azyl przeciwko Słowenii. I też Stanów Zjednoczonych. No i teraz żyłem tu, tak. Pracowałem i tak. Czyli pracuje pan? Teraz nie pracuję. Szukam pracy, ale pracowałem. No to musimy pracę zaznaczyć, no bo tak, odbywanie studiów, nie? Pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem RP też nie, inne okoliczności, no. Address circumstances, no. Wykonywaniem pracy, coś. Tak, no, działalności, no. To kto zaznacza, no bo członkowie rodziny, czy jacyś członkowie rodziny przebywają na terytorium Polski? Nie, czy to jest rodziny w Polsce? Nie, nie, jest? Nie, nie. No to tutaj. Inne. Brawo. Ale oni dają tam... To jest załączniki. Bo to jest załączniki, prawda? Nie. Załączniki. Co pan dołącza? To trzeba wypisać. Co pan dołącza? No, nic. A to? Nie dołącza pan tego? To wszystko dołączam. No tak. Tak? No tak. Teraz trzeba to napisać. Ale to jest dobrze, tak? Jest ok. Czyli jeszcze coś potrzebne? Nie. To będzie ok? Wszystko będzie. Czyli tu no. Musi pan to napisać. To jest co ja nie znałam, jeżeli to jest dostateczne, ile jeszcze jest coś potrzebne, ile... tak chciałbym się poinformować, no ale teraz mam tu najlepsze, nie? Your number one. Nie znaczy co potrzebuje tu i to jest ona. Bardzo dziękuję. Pan teraz jest ta grypa, duża jest. Gdzie ja jestem? Tak, to jest przycisk u nas jeszcze. Tato, czemu? Tam nie potrzebuje mi paszport. Tutaj no, no.
czyli data i podpis. No tak. To znaczy, no jeżeli pan poprosi o potwierdzenie, żeby panu potwierdziły, to potwierdzą, no muszą potwierdzić, tak, że złożył pan ten wniosek. Nie coś innego daje tu. Nie, tam inaczej, tak? Jeżeli pan sobie zażyczy, żeby pani... Nie różnicę, nie coś. Nie ma różnicy, tam, czy tam, czy tu, nie ma różnicy. Czy tam nie ma różnicy, bo jakby to samo jest. Super. Bardzo dziękuję. A ile czasu muszę ja potem poczekać? A co będę zrobił? No, muszę mieć pieniądze do tego? Nie, obywatele Unii nie płacą. Nic. O to coś nie prawda. Obywatele Unii nie płacą, więc nie ma potrzeby, żeby no, płacić. Fajne, ale... To znaczy tak, koleżanka do pana zadzwoni, ale nie jeżeli coś... Ale nieka sprawka, coś takiego polskiego, jeżeli coś... To znaczy nie, na razie pan nic nie rozumie. A moja fotografia, coś takiego nie chce? Fotografia chyba... Nie pamiętam, czy tam była fotografia. Zerknę, czy tam jest potrzebna fotografia, czy nie. No drobnie, ale dobrze. Zazwyczaj na takich zdjęciach się przychodzi. Nie, to by nie było ładne. Niech pan dołączy te zdjęcia. A ile jeżeli nie będzie, jeżeli nie będą potrzebne te zdjęcia, to koleżanka je odda, tak pan. Jak pan przyjdzie, to ona odda te zdjęcia, jeżeli nie będą potrzebne. Nie jestem pewna, czy... Dużo zdjęcia, cztery? Jeden, dwa? Nie. Ile możemy zobaczyć tu na waszej kartce? I na stronie naszej. Wydaje mi się, że w ogóle nie jest potrzebne zdjęcia, ale niech pan zerknie, jeżeli pan już ma tam włączony. Ma. Jak mama teraz. Jeżeli nie jestem tak, nie chcę mieć. Ja nie Wait for it. Nie, pracodawca nie mam, szukam pracy, jestem tam na tym innej okoliczności. Dobra, i tu teraz. Aha. A co tu? Tu. Aha, tak, rozumiem. Tak.
A ja jestem na tym młodzie, że szukam pracy. A tam jest na inne okoliczności, więc jeżeli musiał pan tylko właśnie ubezpieczenie, będzie musiał i saldo. No to mam, to jest ubezpieczenie, saldo jest. To nie, nie ma potrzeby. Nie zdjęcie. Teraz idzie pani na 104. No. Wkłada pan pod kopertę. Aha. Nadrosuje Wydział Spraw Obywatelskich z numerem 103. I składa tego. Bardzo dziękuję. Dobra. I później kończył do pana zadzwonić. Przyjdzie pan. Jeżeli będzie coś do uzupełnienia, to tak, pan będzie musiał zrobić. Jeżeli nie, to przyjdzie pan to odbiór zaświadczenia już. Dziękuję. A ogólno kiedy to może być? Co ja mogę to. No ja myślę, że gdzieś za tydzień koleżanka powinna zadzwonić, tak? Do miesiąca czasu czeka się na to zaświadczenie, do miesiąca. Ale może być szybciej, tak? Mówię, że taki jest termin, że w ciągu miesiąca musimy wydać to zaświadczenie. Ale może być szybciej, no więc to nie jest powiedziane, że nie ma dużo tych zaświadczeń, więc no mówię, bo my też czekamy na odpowiedź od organów, tak? Zwracamy się o opinię. Tak, to jest super. I teraz jest sobie inny problem. Ja chcę robić swoje firmy. Założyć swoją firmę. A teraz mam to tu, co jest to ubezpieczenie. Jeżeli ja zmieniam swój status od szukania pracy na swoje firmy, działalność, straci tu, ili to życie coś? Ili będziecie to jeszcze raz zobaczyli, ili to jest nie? Mogę zrobić tak. Tak, na dzień dzisiejszy. Mogę teraz tak. Na dzień dzisiejszy, że tak to mówię, to pan jest w takiej sytuacji. To co oznacza, bo pan nie może zaznaczyć, co planuje pan. Tak? Pan na dzień dzisiejszy jest, że tak powiem, poszukujący pracy, czy też no, chce pan założyć działalność, pan jeszcze tę działalność nie założy, więc nie może pan zaznaczyć to, tak? To pan oznacza inne możliwości. A później jak pan założy działalność, to pan Między tym terminem mogę zrobić co ja chcę. Nie będzie miało jakie konsekwencje na nic takiego. Prawda? W unijnych sprawach to. No ja muszę to jeszcze. Nie, no rozumiem. Byłem u Stanów Zjednoczonych, jest bardzo skomplikowane. Tak, to muszę być wszystko tak. No. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ja chciałbym proszę zrobić wniosek tu za kartę pobytu, no, za obywatela Unii Europejskiej, zarejestrowanie. To wszystko jest. Rozmawiałem tam z waszymi panami. Oni mówią mi, co mogę też to podać u was. Tak. Dziękuję bardzo. Ale jeszcze... I w lewo. Parterze, co to jest? Pierwsze piętro? Nie, parterze. A jak ma na imię ten odział? A, rozumiem. Bardzo dziękuję.
przepraszam pana. Aha, jest tu, tu jest. Nie no, tam jak mówiliśmy. Tu, nie? Tu, tu. Tam pisze wejście w służbę, będzie coś tam było, nie? Nie. Nie? Ale tam pisze jakieś za zdrowie, coś takiego. Wejście za zdrowie tam. Dziękuję bardzo. Później jestem, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To? Nie, to jest okaz za zarejestrowanie karty pobytu za Unię Europejską. To jest w Słowenii. Tak, tak. Tylko to by chciał oddać. Wszystko tu jest. Muszę być zapisany? Zapisany muszę być. Proszę podejść do pokoju 33 zapytać, tak? 33? Dziękuję bardzo.
co muszę wrócić w pokoju 33. Dlaczego? Tam było zamknięto. Na przeciek to was było zamknięto. Nie, to tam na 104 jest zamknięte? Na 104 było, no ale dobra, jak się patrzę, to 13. Do 13, dobrze. Tak. Pani nie przyjmie pan tego, także już to już pan mówię, to nie ma bardzo pomyśle. No. Ja to przyjmę od pana. Nie wiem, czy jakieś potwierdzenie chce pan, to nie mam. No nie, ja wam wierzę. Co? Nie, ja wam wierzę. Ja to może pan sobie zdjęcie, koleżanka jest. Ale pan sobie zdjęcie pan sobie zrobi. Czy pan to przekazał, tak? Niech pan sobie zdjęcie zrobi. No nie, dobrze jest. No ja wam wierzę. I już. I ja to przyjmę od pana, bo tam to koleżanka 33 nie przyjmie pan na tego. Ja na pewno wierzę to. No, nie to. Dobrze, i już. Nie widziałam. Ja tutaj przystępuję, przyjęłam. Pan mi zrobi zdjęcie i będzie pan miał już. Mogę mieć zrobić jedno zdjęcie, tak. Ja mam 25.11.2019. O, proszę, proszę sobie zrobić zdjęcie, że to. Bardzo dziękuję wam. I już, i będzie miał pan. Co, nie. Bez was nic nie by było. Dobrze, jest fantastyk. Dziękuję bardzo. Cieszę się.
November the 25th, 2019, it was an immigration procedure in Poland.